Dzień dobry, witam was serdecznie po lekkiej przerwie. Wyjaśnimy co i jak za chwilę. Miałem wrzucać dwa odcinki na tydzień, niestety nie jestem w stanie ich robić tak szybko jak myślałem. Już kilka razy wspominałem, że jeden odcinek to prawie 7-8 godzin roboty. Nie jest to mało, a pieniądze trzeba zarabiać, więc jeżeli chcecie więcej odcinków, zapraszamy do wspierania mnie, nas, naszego kanału na Zrzutce, albo na Patronite, albo gdziekolwiek chcecie. Ale to już tak zupełnie oddzielnie. Co trzeba zrobić, żeby się znaleźć w tym odcinku? I to są warunki, które już od teraz trzeba niezbędnie spełnić. To znaczy po pierwsze, wysłać maila na samopomoc. Adres się pokazuje. Trzeba w tytule dać tak, że napisz samopomoc, żebym wiedział, czego to dotyczy. Bo tych maili mam całą masę, w tej chwili już ponad setka czeka na zrobienie. Musicie koniecznie, a i to bezwzględnie, dołączyć swój zrzut profilowy. Tam widzicie mój. I jeśli jest to pytanie o postacie, to musicie też dołączyć postacie, jakie macie, bo inaczej nie będę miał możliwości wam pomocy, bo nie będę wiedział, czym dysponujecie. Ten profil jest o tyle ważny, że on pozwala wyciągnąć wnioski, czy macie dobrze ustawione obrony, czy źle ustawione, czy coś trzeba zmieniać, czy nie. W każdym razie im więcej, tym lepiej. Jeśli prosicie mnie też o ustawienie drużyny obronnej czy wojennej, to bardzo proszę, żebyście przedstawili mi swoje aktualne drużyny obronne czy wojenne. Będę miał wtedy coś, do czego mogę się porównać, coś, na czym możemy zadziałać. To tyle tytułem wstępu. Spróbujemy dzisiaj przelecieć 12 osób, a może nawet 13, zobaczymy. Zaczynamy od początku. Pierwszy jest Paweł. Poczekajcie, Paweł. Co tu Paweł ma? Paweł. Mail od Pawła. Cześć. Gram, nawet dwa maile widzę mam. Zobaczymy, czekaj, który był pierwszy. Dobra. Siemka, mam takie pytanie, czy orientujesz się, jacy bohaterowie będą dostępni w Akademii Bohaterów oraz ile z Laza trzeba na poszczególne levele tej Akademii? Pozdrawiam serdecznie, Paweł. Paweł, tak, orientuję się. W tej chwili wklejam wam taką ściągę. Tu po lewej stronie macie napisane, ile trzeba do wybudowania poszczególnych leveli Akademii, tak? Czyli, żeby wybudować 10 level Akademii, potrzeba 2748... Czego tutaj? Mięsa czy żelaza? Mięsa, żelaza, tak, dobrze widzę, 3287, czyli 3287 mięsa i jest to 11 dni. Czy coś pomyliłem? Nie, to podałem 9. 10 level robi się przez 12 dni, więc to po lewej stronie to jest, poczekajcie, ja sobie to jeszcze na komputerze zmienię, bo to jeszcze źle widzę, muszę sobie to powiększyć. 10 level szkoli bohaterów legendarnych. I aby takiego bohatera legendarnego wyszkolić, potrzeba 300 rekrutów, to już macie po prawej stronie tabelkę. 300 rekrutów, mówię o 10 levelu, 1 288 000 mięsa i 7 dni to trwa. I teraz ty mnie zapytałeś, czy wiem, jacy bohaterowie będą dostępni. Nie wiem, jacy bohaterowie będą dostępni, to znaczy wiem, że chyba będą dostępni wszyscy standardowi bohaterowie z pierwszego sezonu i będą dostępni starsi bohaterowie miesiąca, ale nie wiem, jak bardzo starsi. Nie wiem, czy to są bohaterowie pół roku i starsi, czy roki starsi. Tutaj nie mam zielonego pojęcia. Widziałem, gdzieś tam się przewinął jakiś tam screenshot u mnie na forum, jak na przykład ktoś, czekajcie, co on tam dawał? Chyba dawał Jona, a dostał Mikiego. No Miki, stary bohater miesiąca, więc takie trafiki się zdarzają. Nie wiem, czy będą to bohaterowie miesiąca sprzed 3 miesięcy, podejrzewam, że nie. Ja zakładam, że to będzie pół roku i starsi, tak? Czyli w tą stronę bym szedł. Ale co wylosujesz, równie dobrze możesz dać, nie wiem, Horgala, dostać, strzelam, Elkanena, albo jakiegoś tam innego Quintusa, powiedzmy, tak? Więc słabo? Pewność jest taka, że wymieniając 5-gwiazdkowego bohatera, na 100% dostajesz 5-gwiazdkowego innego, więc to jest super. Akademię Bohaterów będę omawiał później. Ja już mam ją zrobioną na maksie, w tej chwili zacząłem opracowywać te różne poziomy, ale jak widzicie, tutaj mamy do opracowania 12 dni. Przepraszam, gdzie mamy tutaj do opracowania? Tu mamy do opracowania 14 dni, od 10 lecę 7. To już jest 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 dni i 2 godziny, żeby opracować wszystko, czyli praktycznie miesiąc. Ja zakładam w takim razie, że za miesiąc, może troszkę mniej, bo tam już jakiś level mam opracowany jeden, ale taki króciutki chyba, więc zakładajmy, że bezpiecznie za miesiąc będziemy mogli omówić Akademię Bohaterów. Nie wszystko warto robić, ale jest kilka naprawdę fajnych rzeczy w tej Akademii i jeżeli się zastanawiacie, czy zacząć budować Akademię, to zdecydowanie tak, zaczynajcie. I teraz druga część maila.
Gram od 1,5 roku, czy możesz zajrzeć do moich bohaterów, doradzić kogo robić, w kogo inwestować. Z góry dziękuję bardzo za pomoc. Jasne, Pawle, że mogę zerknąć w twoich bohaterów. Zobaczmy twój zrzut. 38 level. Esrtos z Basztowej Lilii. Fajna nazwa, Basztowa Lilia. 89 tysięcy na Tytanie, super. Bardzo fajny wynik jak na tak niski level. Siła drużyny 4043, obrona 2033, trofea 2035. Zdecydowanie za mało. Ja myślę, że z taką drużyną powinieneś stać na 2400, ale zobaczymy, co ty tam jeszcze masz. Zerknijmy w obronną w takim razie. Czy ty mi w ogóle przysłałeś obronną? A nie przysłałeś mi obronnej. Więc przypominam tylko, żebyście wysyłali mi obronną. Bo to mi dużo pomaga, ale tak polatam po screenach. Poczekaj. Co ty tu masz? Masz Lianę, Magniego, Orgala, Hagana. No tak, nie masz super... O, masz Zoka. Zoka zdecydowanie rób. Czy ty mnie pytałeś, co robić? Doradzić, kogo robić? A, to tak, od razu ci powiem, kogo robić i w kogo inwestować. Na dzień dobry. Patrzę na tych, których masz nieskończonych. Co ty tu masz? Rankilt dwugwiazdkową? Przemyl ją, ona ci się do niczego nie przyda. Widzę, że masz ją na jakimś 32 poziomie, nie wiem po co ją robiłeś. Chyba, że ją robiłeś bardzo dawno temu, a teraz trzymasz z sentymentu. Nie ma turniej, na których są wymagania dwugwiazdkowe. Najmniejszy turniej to jest trzygwiazdkowy, więc tą Rankilt możesz śmiało przemielić i w ogóle nawet się nie zastanawiać. To tak od razu, kwoli wyjaśnienia. Tu masz wszystko pokończone. Justice oczywiście dokończ, skoro ją zacząłeś. Gaderiusa też możesz dokończyć. Śmiałego Kła zdecydowanie możesz dokończyć i zrobić. Zoka jak najbardziej. Kadilen też możesz robić. Drugiego Khagana chyba bym nie polecał. Magniego drugiego. Póki nie będziesz miał dobrych postaci, to go możesz sobie... A będziesz miał wolne moce przerobowe, to na 3,70 możesz z nim śmiało polecieć. A wyżej to już twoja decyzja, chociaż ja uważam, że to jest całkiem dobra postać. Kirilla jak najbardziej możesz zrobić. Co nie możesz zrobić? Rigard, tym bardziej, że w kostiumie jak najbardziej do zrobienia. Drugi Rigard też, bo oni się na wojny przydają. Małpę miałeś wcześniej, drugiej nie musisz robić i chyba nawet drugą małpę bym przemielił. Ja tych małp kiedyś miałem 3 czy 4, zacząłem mielić, no po prostu ich nie używasz. No jak masz już potem fajne postacie, to nie lecisz z nimi, nie? Sonię to też tak jedną. Czachow w dalszej kolejności. Kelile jak najbardziej możesz zrobić, jeżeli będziesz chciał, jeżeli nie będziesz miał piątek do robienia. Borilla z kontrą miałeś wcześniej, czy nie? Nie miałeś Borilla, więc Borilla z kontrą możesz zrobić, on się przyda. To nie jest najgorsza postać. Ale jeden w zupełności ci wystarczy. Ponurak jak najbardziej może być. Kedmon też jest bardzo fajny. Kaszreki oczywiście do zrobienia, bo będą to super tanki dla ciebie. Nawet bez kostiumu. Mały John jest super postacią, ale w dalszej kolejności. Kolem tak samo. Idź na początek w średnie i w wolne. Jak ci się skończą średnie i wolne robić, to możesz zacząć... Średnie i szybkie, przepraszam. Jak skończą ci się średnie i szybkie, to możesz iść w wolne. Scarlet jak najbardziej do zrobienia, podobnie jak Melendor. A resztę możesz sobie już poodpuszczać. Ja oczywiście dałbym tutaj u ciebie Kaszreka, no ale go nie masz skończonego, więc obronę ustawimy na teraz. Jakbyś miał skończonego Kaszreka, to bym ci powiedział tak, na środek Kaszreka, obok chciałem powiedzieć Liany, ale zdecydowanie nie, obok Magniego i możesz nawet Khagana dać z drugiej strony, no i skrajnie Lianę, cholera, ty masz wszystko zielone i Zok, ale ci obrodziły zielone. Wiesz co, ciężko jest mi dobrać tobie obronę, bo nie masz postaci tak naprawdę. Trzy najlepsze twoje postacie, czyli Horgal, Liana i Zok. No i dołączmy do tego... dołączmy do tego jeszcze Kaszreka i Kadilen. To są kolory zielone. Myślę, że zdecydowanie, jeżeli masz artefakty, powinieneś na tą chwilę zrobić drugiego Magniego, bo nie wiadomo, kiedy ci wpadnie inny niebieski, a Magni ci tu zrobi robotę. Nawet jakbyś miał dać ich dwóch w obronnej, to byłoby nieźle. Okej, okay, czyli tak, w tym momencie... Słuchaj, ja ci powiem, że nawet wbrew pozorom Horgal nie byłby zły na fronta i już ci mówię dlaczego. Dlatego, że ja nawet ostatnio walczyłem z Horgalem i on mnie bardzo mocno zaskoczył i uwaga, przegrałem. Horgal mi odpalił 2 czy 3 razy. Ja nie mogłem go niczym zbić. On jak odpalał, to mnie osłabiał. Moi lekarze, którzy mogli ze mnie ściągać, się nie ładowali. On znowu drugi raz odpalił, trzeci. To jest straszna postać, jak odpali. Zresztą podobnie jak Justice, bo ona oślepia. Więc jedna i druga przy tym twoim wyborze mogą być niezłe na tanka. No w tym momencie dałbym Horgala.
Obok bym postawił, no właśnie, nie możemy postawić liany. Chyba, że jeszcze zrobić inaczej. Żeby to idealnie wykorzystać. Daj Khagana i jak najbardziej kolory od siebie oddalić. Daj Khagana na środek. Z lewej strony może postaw Sabinę, która go będzie leczyła. Z prawej strony postaw... tutaj będzie Sabina. Z prawej strony postaw... No właśnie. Z prawej strony postaw Magniego. Skrajnie z jednej strony postaw Chorgala, a z drugiej Lianę. Wtedy będziesz miał podwojony zielony, ale zielony będzie daleko od siebie. I myślę, że to najlepsze, co możesz zrobić. Jak podpracujesz trochę z innymi kartami... Oczywiście ta obronna nie jest dobra, o to od razu mówię, dlatego że masz na froncie i obok fronta dwie wolne postacie. Trochę cię tu Sabina może uratować, no ale... Tak bym sprawił i tak bym ustawił na twoim miejscu i zobaczył, jak to pójdzie. Kolejna osoba, Chęsik. Chęsik, chłopie, doczekałeś się, ale na przyszłość, uwaga do innych, nie wysyłajcie mi 5 czy 6 maili. Chęsik, ja cię miałem ochotę w pewnym momencie wywalić, bo po prostu co nie wpisałem Chęsik, to mi się 1, 2, 3, 4, 5 mail, w każdym cała masa screenów, kosmos, więc po jednym mailu, ewentualnie jak coś zapomnieliście, to doślijcie, albo jakąś tam uwagę doślijcie, ale nie wysyłajcie mi 10 maili, jeśli nie byliście umówieni, bo będę was wyrzucał. Piotrek, 45 level. Najmocniejsza teluria, 75 na tytanie, no to tak może dobrze, może źle, meduza 9, wilkołaki mroku i po nie wiem co dalej, bo screenshot pewnie robiony w Samsungu, tam się robi guzik głośności, żeby zrobić jednocześnie i wyłączenia i czasami jak za wcześnie wrzucicie głośności, to właśnie jest taki screen z głośnością, więc wiemy skąd to się wzięło. Obronna drużyna, teluria, obok śmiały Kieł Magni, Chorgal i Justice. Niby fajnie, natomiast minusem jest to, że masz 3 wolne postacie. Właściwie 2. A i one są jeszcze skrajnie, więc mogą nie odpalić. Ja za chwilę zobaczę, co ty tutaj jeszcze masz. Ale przeczytajmy maila. Witam. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że twoje wskazówki bardzo mi pomogły. Chciałbym, żebyś zobaczył moje postacie i pomógł ustawić atak, obronę i wojnę w załączniku. Przesyłam moje postacie, jakie mam, drużynę obronną i atakującą z góry. Dzięki za pomoc. Powtarzam to, co mówiłem ostatnio. Drużyny atakującej nie ustawiam, bo drużynę atakującą za każdym razem ustawia się pod przeciwnika, pod rywala, pod tego, kogo atakujecie. Jeżeli nikogoś nie atakujecie, inaczej, jeżeli atakuję zielonego, to biorę drużynę obronną czerwoną, jeżeli atakuję niebieskiego, to atakuję zielonymi, tak? Jeżeli widzę, że jest dużo ludzi, dużo przeciwników, którzy na mnie rzucają status, to biorę kogoś, kto ze mnie ściąga. Jeżeli widzę, że na siebie dają buffy, to biorę kogoś, kto z nich ściąga, więc to atakującą zawsze ustawiacie inaczej. Zawsze polecam film ten mój, jak pokonać przeciwnika 800+. Tam macie wyjaśnione, jak ja dobieram drużyny atakujące. Może nawet wkleję, jak ten film wygląda. Zobaczmy, co ty tutaj masz. Teluria na środku obowiązkowo musi zostać, bo dalej jest to jeden z lepszych tanków. I obok telurii na pewno powinien zostać Magni. To na 100%. I tak to masz ustawione. A teraz zobaczmy, co masz jeszcze. Masz Grazul. Więc ona jest jeszcze nieskończona. A pokaż, na ilu ty puszkach stoisz? 2200. No to nie stoisz najgorzej. To jesteś blisko 2400. Bardzo szybko sugerowałbym, żebyś dokończył Grazul, ale masz fajne postacie. Poczekajcie, jeszcze w ogóle przejdę postacie. Masz Grazul, świetna postać. Co masz tutaj dalej? Masz Ursenę, świetna postać. Maria Teresa, nawet niezła. Margaret, okej, ale to wszystko niepodokańczane. Tu widzę, inna broniąca jest. To co, dwie broniące twoje mam. Pewnie w dwóch różnych mailach mi wysłałeś dwie broniące. A w drugiej broniącej widzę Telluria, Justice i Boryl, Chorgal i Magni. Nie, to ta pierwsza była, poprzednia była lepsza. Tu Khagan nieskończony, Proteusz, Elena nieskończona. Pewnie już teraz jesteś trochę wyżej, jak omawiamy. Więc ja sugeruję tak, w pierwszej kolejności chciałbym, żebyś zrobił Grazul. I wtedy dajesz tak, dajesz nawet na 3,60 możesz spróbować Grazul wystawić. Dajesz na środku Tellurię, obok dajesz Grazul i dajesz Magniego. A skrajnie, mój drogi Pawle Kęsiku, Paweł, dobrze zapamiętałem, Piotrku Kęsiku, poprawiam się, wybaczcie, właściwie ty mi wybacz, a skrajnie mógłbyś dać wtedy, kogo ty tu masz najmocniejszego? Justice daj, bo jak ona odpali, to namiesza naprawdę dużo. Ale zastanawiam się, czy nie lepszy byłby Ponurak zamiast Chorgala. Przetestuj. Masz go na 13, tylko że wtedy go z lewej dajesz, Ponuraka, a z prawej dajesz Justice. Ponurak, kurczę, bardzo dobrze
Bardzo dobrze się może sprawdzić na 13 levelu, on będzie podobny jak goły Horgal, podejrzewam, a zrobi ci więcej dobrego. Tylko odstaw go oczywiście od Magniego, nie? Żeby nie był koło Magniego. Wiem, że mamy podwojony kolor, ale no trudno. Jak on będzie dalej od siebie, to nie powinno to grać roli większej u ciebie. Spróbuj tak jak mówię, wiesz? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Daj mi znać, czy pomogło. Groszeczek. Groszeczek wysyła nam maila. Witam, potrzebuję pomocy w ustawieniu drużyny obronnej. Doradzeniu, które postacie według ciebie robić jako pierwsze i których bohaterów obowiązkowo używać do ataków na tytanach. A w drugim mailu potrzebuję pomocy w ustawieniu drużyny obronnej. Tytan. No to samo mniej więcej. Okej, bo też dwa maile doszły. Na początek doradzenie, które postacie robić jako pierwsze. Okej. Przede wszystkim zobaczmy sobie twój profil. Samusi. Pojechani. Sojusz. 67 tysięcy na Tytanie. 42 poziom. Mało puszek. 1999. Najwyższe trofea 2423. Które postacie warto robić? Jean-François możesz zrobić, chociaż jego nie uważam za rewelacyjnego. Marianę musisz zrobić obowiązkowo, jest świetna. Kapturek czerwony, pociągnij go na te 3,60, jak nie będziesz miał nic innego, to możesz go pociągnąć do góry. Ja go mam zrobionego, w pewnym momencie mi się sprawdzał, na wyższych levelach już mi się nie sprawdza, bo jest trochę za słaby. Nie wiem, może w talenty powinienem iść, ale jakoś nie do końca. Mam inne lepsze postacie w czerwonych, więc go nie używam. Malosi jest świetny do ataku, jest też film na kanale o Malosim. Więc zdecydowanie możecie go sobie oglądnąć i zobaczyć, jak on działa. To jest petarda, jeśli chodzi o atak. Do obrony taka se, ale okej. Clarissy nie uważam za rewelacyjną, ale jeżeli nie masz nic innego, to ją możesz zrobić. Obakan, wbrew pozorom, gram nim do dzisiaj. Dużo ludzi pisze, że jest cieniasem. Ja się z tym nie do końca zgodzę. Moim zdaniem Obakan może zrobić... Nawet nie wiem inaczej. Ja wolę Obakana w ataku niż Clarissę. Nie wiem dlaczego, ale tak wolę. Więc... To tylko tyle na ten temat. Sartana o lepsza od obydwu, więc koniecznie musisz Sartanę zrobić. Jest bardzo dobry. To Sartana w podstawie, to tak jak w Fiolecie w pierwszym sezonie, to trochę tak jak Ion w pierwszym sezonie w Żółtych. No jest najlepszy i w ogóle jest super. Welę masz zrobioną fantastycznie. No dokończ oczywiście Kirilla, Lianę masz zrobioną. Super. Zoka jednego dokończ. Potem jak nie będziesz miał co robić, to rób innych. Jasia bym twoim zdaniem też zrobił i Gulinbursti tak samo, bo może mogą się te czwóreczki na wojnach tobie przydać. Co tu masz dalej? Almur. Almur to jest chyba ten, co obniża zielone, więc odporność na zielone, więc na tytany świetny. Genialny na tytany. Czego używamy na tytany? Bo tu też zadałeś pytanie, jeżeli pamiętam. Znowuż odsyłam do filmu i może też pokażę screena. Jest film na kanale, jak pokonywać tytany, jak robić rekordy na tytanie. Polecam, żebyś się z nim zapoznał, tam będziesz miał odpowiedź na to pytanie, więc tutaj się nie będę na tytanach skupiał. Małgosię jak najbardziej możesz zrobić. Nie wiem, czy masz zrobioną jakąś małpę wcześniej. Masz, to nie musisz. Małpę dokończ po prostu. Tą, którą masz, dokończ, zdecydowanie. Na jakich tytanach ty jesteś? Jeszcze spojrzę. Na 10-gwiazdkowych. O, to... Znaczy nie wiem, czy jesteś na 10, ale widzę, że 10-gwiazdkowego pokonałeś najmocniejszego. Jeżeli jesteś na 10, to może być ci trudno. Cofnijmy się, więc Almura zdecydowanie na tytki, Małgosie zdecydowanie na eventy, na różnego typu dziwne rzeczy. Musisz mieć po 4 postacie przynajmniej z jednego koloru, tak? Bo to będzie, a w żółtych 4, bo to będzie małpa plus 4 przeciwne tytanowi, tak należy grać. Obejrzyj koniecznie ten film. Lekarzy jak najbardziej możesz robić, bo się przydają na wojny. I to są te najważniejsze postacie, które są. Twoja obronna drużyna to Vela na środku, Lianna i Jon. I to jest super. Clarissa i Melendor. Przede wszystkim Melendor, jak już, to go rzuć na lewo. Nie może stać koło zielonego. To jest podstawowy błąd w ustawieniu. Ale jeszcze spojrzę, co ty tu masz innego. Na tą chwilę mógłbyś Mariankę wrzucić. Poczekaj. Mógłbyś wrzucić Mariankę, bo nie masz czerwonego. Wtedy mógłbyś za Melendora wrzucić Marianę. Clarissa, nie. Tu by się przydała Sartana wymaksowana. Wiesz co, zobacz z obrony, no i co ma lepszą obronę, czy Clarissa, czy Obakan. Ja bym wrzucił, chociaż Obakan do obrony się nadaje, do ataku tak, do obronnej trochę słabiej, dlatego że jak on odpali kontrę, no to o ile sztuczna inteligencja często wali w tą jego kontrę, jak gramy na automacie, natomiast no, człowiek, z którym grasz, no nigdy nie rzuci kontrę w Obakana, jak będzie miał co innego, więc tu ta kontra Obakana w obronnej się nie przydaje. Tu Sartana by była najlepsza z tych trzech postaci. No, więc może lepiej Clarissa, więc faktycznie Vela na środku, bo u ciebie jest bardzo mocna, niech ona zostanie i ona mocno osłabia i powinna przynajmniej raz odpalić.
obok tak, Jon jak dałeś, w miarę dobrze ustawiłeś, i Liana, i to też jest bardzo spoko, i Clarissa, i tylko Melendora bym wywalił, i za Melendora może, co by można było za Melendora, najlepiej czerwonego, ale nie masz nic. Spróbuj Jean-François albo czerwonego kapturka. Może Jean-François spróbuj. Zobacz, czy ci lepiej pójdzie. Ale tak naprawdę to powinieneś wymaksować Marianę i zrobić Marianę. I tak by było najlepiej. Takie jest moje zdanie. Których bohaterów obowiązkowo używać na Tytanach? Tych najmocniejszych swoich. To jest drugorzędna. Cztery czerwone. To masz Jean-François. Czerwony kapturek na Tytana nie jest dobry, bo on tworzy minionki. Minionki leczą. To leczenie, zanim oni zrobisz trzy minionki każdemu, to masz 3, 6, 9, 12, 15 minionków, zanim oni uleczą wszystkich, to tracisz cenny czas na Tytania. Na Tytanie trzeba walić, jak automat po prostu, nie? Więc, ale czwórki bierz na Tytana, spokojnie. Na Tytana jakby zielonego to bardzo dobry jest też chyba Wilbur, którego u ciebie widziałem. Dokładnie, używaj Wilbura, bo on dzieli obrażenia. Patrz tu, pamiętaj, że na Tytanie zadajesz klockami obrażenia, a nie umkami specjalnymi. Umki są do innych rzeczy służą. Więc 4 plus 1, ale tu ci nie będę mówił o Tytanie, bo tu obejrzysz sobie film za chwilę, jak mniemam. Więc ciśniemy dalej. Musimy się pospieszyć, bo 20 minut minęło, a my dopiero 3 postacie. Piotr. Bardzo fajna inicjatywa. Mógłbyś mi powiedzieć, co poprawić w drużynie obronnej i co w pierwszej kolejności maksować? Dziękuję, Piotrze. Piotruś. 51 tysięcy na Tytanie, 33 level i za chwilę awansik, już jest pewnie po awansie, czyli już wyżej. Wulkaniczny smok 8, puszki 1800, drużyna 3500. Okej. Okay. Sojusz o nazwie Sojusz, oryginalnie. W obronnej Kirill na froncie, śmiały Kieł i Chao tutaj. Obok Atomos i Gormek skrajnie. Nie, dlaczego? Bo dwóch leczących obok siebie. Zobaczmy, czy masz typowego tanka. Ja widzę u ciebie na tanku dwie postacie. Poczekaj, jeszcze przejrzę inne. Co ty tutaj masz? Okej, szału nie ma, dupy nie urywa. No, ale na 33 levelu to i tak jest nieźle. Ja bym dał tak, ja bym dał Gormka na front, bo on jest, o ile pamiętam, dosyć dobrze obronnie. A u ciebie jeszcze jest na talentach. Więc zdecydowanie dałbym Gormka. Obok Gormka postawiłbym Atomosa, bo on się odradza. I ma średnią manę. Szkoda, że Elkanena nie masz zrobionego. I bym postawił... A daj Kirilla. Zobaczymy, jak się spisze, tak z ciekawości. Kirilla, a skrajnie bym postawił Chao i jeszcze jakiś jeden atak. Nie wiem, co tu masz, nie masz wykończonego ataku innego. Więc ciężko mi tobie coś doradzić. Może już w tej chwili masz coś więcej. Nie ma sensu dwóch lekarzy. Ja jestem zdania, że nawet jeden lekarz to jest już za dużo. Natomiast przy twoim składzie weź lekarza. Jeżeli masz Elkanena na trzeciej belce, to daj Elkanena. Jeżeli masz coś innego, tego Mirwave'a możesz ewentualnie dać, wrzucić. Też gdzieś tam. Tylko skrajnie oddziel kolory od siebie, jeśli podwajasz, tak? Czyli jeżeli na Kirilla masz na prawo, to Mirwave'a dajesz skrajnie lewo. Chyba tak. Albo może, czekajcie, a jeszcze ten Mirwave, to jeszcze inaczej. Słuchajcie, Gormka na środku. Obok z prawej Atomos, z lewej Mirwave, bo on się wtedy będzie szybciej odpalał. I mamy czerwony, zielony, niebieski. I skrajnie wtedy Chao. I ten Kirill właśnie. No, spróbuj tak. Albo Kirill, albo śmiały Kieł. Nie wiem, który jest u ciebie lepszy. Daj tego lepszego. Nawet nie wiem, czy nie śmiałego Kła w kostiumie, jeżeli masz zrobionego, bo śmiały Kieł w kostiumie mocniej leczy. Dużo mocniej leczy. Więc tego śmiałego Kła w kostiumie bym rzucił. No. I dziękuję za pochwalenie inicjatywy. Jesteś jednym z niewielu, zazwyczaj sami hejterzy po mnie jeżdżą tam. Ale do tego może dojdziemy później. Kolejna osoba. Rafał. Cześć, Dragon. Chciałem, abyś podpowiedział mi, jakie pierwsze karty maksować. Moja drużyna obronna spisuje się całkiem dobrze, chociaż może jest coś, co mógłbym zmienić twoim zdaniem. Pozdrawiam ciebie oraz widzów. Widzowie czują się pozdrowieni, ja również. Dzięki serdeczne. Jak mnie wkurza ten po prostu jeden włos, który mi tu zjeżdża. Aż nie chcę się menda trzymać. Włos. To jest włoska robota. Rafi 19 R 29 poziom, 51 tysięcy na Tytanie. Naprawdę macie ładne wyniki na tak niskie levele. 1900 trofeów, niziutko, ale przy 3400 siły obronnej to nie jest źle. Janusz i Grażyna 4 fan. Taki masz sojusz. Okej, okay. Zobaczmy twoją obronną. Czarny rycerz. No to ja się nie dziwię, że się dobrze trzymasz, bo na tak niskich tych to masz świetną obronę. Ale no właśnie, ale Czarny rycerz na froncie, on nie jest zły.
a spróbuj dać telurię, ale to tylko taka moja sugestia, bo uważam, że masz to dobrze zrobione w miarę, chociaż ja bym Rafaele pchnął chyba bardziej na bok, czyli bym, co bym zrobił, Rafaele i w to miejsce Rafaele dał albo Sartana, albo Malosiego, to już jest bez znaczenia, ale spróbuj dać telurię na środek i zamienić czarnym rycerzem. I tak jak przed chwilą powiedziałem resztę, no to tak, wiesz, na zasadzie testów zobacz. Ja zobaczysz, jakie inne masz postacie, ale po tym, co mi pokazałeś tutaj, to masz... Nie, to masz, to tu w ogóle nie ma co ruszać. Oczywiście jest kilka postaci do robienia. Nie. Obroną masz dobrze, to są kosmetyczne zmiany. I śmiało możesz tak zostawić, bo czarny rycerz jak odpali, to naprawdę robi dobrą robotę. I nie wiem, czy nie będzie lepszy od telurii. Może być lepszy od telurii, ale spróbuj sobie tą telurkę dać tak, jak ja przed chwilą tobie powiedziałem, wiesz? Czyli zamienić. I pytanie, jakie karty pierwsze maksować? Okej. Okay. Skończyć Wukonga, jeśli nie masz skończonego. Rigarda pociągnij na 3,70 Richarda. Jeżeli byś miał teleskopy, możesz go zrobić, ale masz Rafaele i masz Magniego. To są lepsze postacie od Richarda, więc nie masz nim co wyżej lecieć. Oczywiście Teluria, Czarny Rycerz, Sartana, Malosi, Rafaele do skończenia. Leonidas tak samo nim pociągnij. Zdecydowanie tak samo Fioletowa. Tutaj mam go na następnym zdjęciu, czy nie? Już mi nie pokazałeś, nie pokazałeś. Domincja, więc tutaj cofniemy się do pierwszego. Domincja zdecydowanie. Quintusa możesz sobie odpuścić. Lekarza Rigarda robić, tym bardziej, że masz go w kostiumie. On się przydaje na eventy, przydaje się na wojny, wszędzie się on przydaje. Stoneclave'a możesz odpuścić. Gafar, Jabbar. Jabbara możesz zrobić. Gafar, nie wiem, on ktoś mi ostatnio powiedział, że on chyba szybki. Jeśli tak, to też możesz zrobić. Sabina oczywiście do zrobienia. Jeżeli chcesz trójki, to Bjorn, ale ci Malosik przypasowało. Zdecydowanie Strażnik Szakal. On jest świetną postacią, nawet na czwórkę. Będzie świetny na tytany fioletowe. Wiesz, on obniża obronę do żółtego i na atak 4+1 też jest świetny. Więc jego polecam zrobić tak samo. Jak o kimś nie mówię, to znaczy, że gdzieś w dalszej kolejności. Król Artur jak najbardziej... ale ci niebieskie obrodziły. Król Artur jak najbardziej do zrobienia. Ponieważ niebieskich masz dużo, więc nie schodzę niżej. Aczkolwiek Kirill, Tryton też są dobrymi postaciami. W zielonych Teluria oczywiście do zrobienia. Liana i Gregorian, piękne postacie. I Telurii masz 3. Ja nie wiem, jak wy to losujecie. Po prostu 3 Telurie, chociaż akurat 3 Telurie to niepotrzebnie, bo jej aż tyle niepotrzebna. 3 Gregorianów by się przydało. Liana jak najbardziej do zrobienia. Nie rozgrzebuj kilku postaci. Widzę, że jedną masz tutaj zrobioną już na drugiej belce, a drugą już na 6 poziomie. Po co w nią ładujesz? Ładuj tylko w jedną, dokończ ją, tak? Gregorian też jest świetny, nawet lepszy od Liany moim zdaniem. Więc te dwie postacie sobie jak najbardziej zrób. Petersa możesz zrobić, jest też wyśmienity. I co masz dalej w czerwonych? Mariana koniecznie do zrobienia w pierwszej kolejności. Potem no, może być Strażnik Kong, on też nie jest najgorszy. Może chyba lepszy od Eleny, która jest słabo z życiem. I Kagan, tak widzę, wszystkich rozgrzebujesz tutaj. Mniej rozgrzebywania, podokańczaj więcej postaci, będzie ci można bardziej pomóc. Lecimy dalej. Bartłomiel. Milion maili, znaczy milion zrzutów widzę. Witam. Na początku chciałem ci pogratulować pomysłu i chęci, bo naprawdę brakowało rzetelnego poradnika do EMP. Słuchajcie, dziękuję, że to piszesz. Gdzieś tam nadmieniałem do hejterów. Słuchajcie, gorąca prośba. Jeżeli uważacie się ode mnie lepsi, jeżeli uważacie, że stworzycie lepszy kanał, ja uważam, że takich kanałów powinna być cała masa. Mój jeden i kilka innych, które są, jeszcze nie zapychają rynku, więc jeżeli chcecie to zrobić, to zróbcie. Nie wchodźcie do mnie do sojuszu, tylko żeby powiedzieć mi, że nie wiem, co gadam. Bo pusty śmiech to w moich sojusznikach wywołuje. Nie wiem, jaki jest tego cel. Jeżeli macie potrzebę napisania czegoś do mnie, zawsze możecie mnie znaleźć na Messengerze, możecie napisać, skomentować pod filmem. Jak widzicie, ja wszystko czytam i w większości odpowiadam. Nie łaźcie, nie latajcie, nie róbcie burdelu w grze, bo to po prostu świadczy o waszej dziecinności, a nie o moim prowadzeniu gry. Jeżeli do mnie kilkadziesiąt albo kilkaset osób pisze, że pomogło, że ma 200-300 pucharów więcej, jak zmieniliśmy obronę, to są to dla mnie wartościowe rzeczy. Jeżeli ktoś wchodzi do mnie na sojusz i mówi, że jestem no life'em i w ogóle się nie znam i nie wiem, co gadam, no to tym uchem mi to wpada, tym mi wypada. Tak to tylko poruszam, bo to się staje męczące dla moich sojuszników, jak tak ktoś włazi tylko po to, żeby coś powiedzieć, a potem szybko ucieka, żeby tylko mu nie odpowiedzieć. Więc to tyle. Ja mówię, każda inna forma... Piszcie, ja nie mówię, żebyście nie pisali, absolutnie. Jeśli macie potrzebę wyżalenia, wyrzucenia swoich żali, to zróbcie, no super. Lepsze to niż psychoterapeuta i na pewno tańsze. Ale spoko. To tak się odnoszę do tego, właśnie brakowało rzetelnego poradnika. Dużo osób pisze, że jest fajnie, ale dużo pisze, że nie. Tylko... Po co oglądają?
Nie rozumiem. No dobra, gram niedługo, bo od Bożego Narodzenia, to faktycznie trochę ponad pół roku. Zwracam się z prośbą o pomoc w ustawieniu 6 drużyn atakujących. Nie pomogę, mówiłem w tym odcinku dlaczego. Każda drużyna jest inna. Drużyny obronne na wojnę pomogę. Kolor na tanka żółty, ok. W załączeniu jest też jak atakuje na wojnach. 6-6 drużyna, zależy od tego, kogo trzeba robić. Z góry dziękuję i pozdrawiam. No dobra, na wojnę żółty tanek. Tanek tytanek. Masz Sif na froncie i to jest świetna postać. Masz w ogóle bardzo dobrą drużynę na wojnę. Ja nie wiem, ja zaraz zobaczę, które 43 level. Aż 43 level, KDN. 65 tysięcy, cicha woda. 268 trofea, to jesteś trochę poniżej tego, co powinieneś być przy takiej sile drużyny. Jeszcze zobaczę, nie wiem, czy mi obronną dałeś. No ale to za chwilę zobaczymy. Na początek tak, po kolei. Na wojnę. Żółty tank. Ja jeszcze zerknę, jakie masz postacie. Bo jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to nie podoba mi się twoja teluria. Dlaczego? Dlatego, że teluria dobrze się spisuje na froncie, obok frontu już tak średnio. Im dalej od frontu teluria jest, tym jest, słuchajcie, gorzej po prostu, tak? Teluria musi być na froncie, ona nie może być poza frontem. Ale no dobra. Ale nie masz niczego, czym mógłbyś przyatakować. Ewentualnie Zelinę, jakbyś skończył, to możesz zamienić z telurią i myślę, że ona by tutaj narobiła zamieszanie. Ja też nie lubię atakować, jak jest Zelina z boku. Ona zawsze odpali, bo ciężko ją zwalić, a jak odpali, z kolei osłabia. Więc rób szybko Zelinę i dawaj i spróbuj zamienić ją za telurię. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A poza tym uważam, że jeszcze zobaczę w żółtych tankach, ale nic lepszego niż Sif się moim zdaniem nie trafi. Świetna. Słuchaj, masz świetną drużynę na wojnę. Nie będę się wymądrzał. Jeszcze zobaczę, co masz w niebieskich. Nie, no dałeś najlepsze swoje postacie. Idealnie ustawiona drużyna, bo ustawiłbym ją bardzo podobnie. Mitsuko, rewelacja. I teraz, jakbyś robił drużynę obronną, taką na co dzień, to ja bym tylko zamienił Telurię z Sif. Czyli Telurię dał na środek, Sif dał tutaj i moim zdaniem z taką drużyną byś się utrzymywał na 2400 plus spokojnie. W ogóle bez dwóch zdań. Więc chyba, że zbijasz puchary celowo, bo też tak może być, nie? W ogóle jak na tak krótkie granie, to masz boskie postacie. Jeszcze tylko zerknę na to, co ty masz na wojnach. Atakujesz na wojnach monokolorem. Ja tego nie uważam. Chociaż tu widzę, że monokolorem atakujesz, widzę tutaj niebieski i fioletowy. A tu idziesz 3 plus 2. No są to dobre postacie, tylko że, znaczy dobre składy, ale na przykład tak, 3 plus 2, czerwony, zielony. Moim zdaniem brakuje tutaj lekarza. Powinien być jakiś lekarz się wbić, tak? Żółty, fioletowy, już masz lekarza i to jest dobre, bo masz fioletowego lekarza, spoko. Zobacz, czy nie możesz małpy czymś zamienić, bo małpa z kolei wprowadza pewien rodzaj nieregularności, takiej niepewności. Nie będziesz mógł użyć umek, ale spoko. 3 plus 2, znowu czerwony plus zielony tutaj widzę i tu już masz lekarza i tu masz dwóch lekarzy. No to zobacz, w tym składzie masz dwóch lekarzy, a w drugim składzie nie masz żadnego, więc albo Melendora przerzuć do drugiego składu 3 plus 2, albo śmiałego kwa, obojętnie, ale zrób to. W niebieskim masz lekarza, ale monokolor. Nie lubię monokoloru, zmień to. Możesz na przykład, to ja bym i w fioletowym też masz monokolor. Czyli ja bym tak, w fiolecie to bym zabrał Sabinę i dał ją do niebieskiego. W niebieskim zabrałbym Kirilla i dał go do fioletowego składu. I mamy to omówione. Mam nadzieję, że pomogłem. Kolejna postać, Pioto. Cześć Agon, na wstępie gratuluję pomysłu na tutorial w grze. Oglądam każdy odcinek Wojen i Samopomocy. Turnieje też są super. Fajnie, dziękuję, miło mi. Bardzo dużą wynoszę z twoich porad oraz ze sposobu gry. No super. Moje pytanie jest proste. Oceń proszę moją drużynę obronną i ewentualnie zmodyfikuj. Oceń postacie, które mam. Dobra, zajmujemy się tobą. Pioto. 48 level, 89 na tytanie. Arcysojusz. 2459 trofea, jak na takiej ilości będziesz stał, to ci w zupełności wystarczy. Gdzie jest twoja drużyna obronna? Wysłałeś mi? Nie mam zdjęcia twojej obronnej, to jak mam ją ocenić? Chyba nie dosłałeś mi obronnej misji. Poczekaj, ja jeszcze znajdę maila od ciebie tak na szybko. Zobaczę, czy to ja nie zgrałem, czy to jest mój błąd, czy to jest twój błąd. Pioto. Poczekaj. Ty jesteś nie tu, ty jesteś tutaj. Robione. Dawaj. No dobra, sprawdziłem i nie dosłałeś mi drużyny obronnej, więc ciężko mi docenić, czy ocenić twoją drużynę obronną, jak nie wiem, co mam oceniać i co mam zmodyfikować. Rzuciłem to w mailu. Jaką powinieneś mieć drużynę obronną, mogę ci powiedzieć. Powinieneś mieć Telurię na froncie,
obok powinieneś mieć Magniego i Posejdona. A skrajnie, poczekaj, Liana w kostiumie. Magni i Posejdon, a skrajnie, poczekaj, jeszcze patrzę. Ale masz tu fajne postacie. Postacie masz bardzo dobre, bo... Merlin świetny. Drake Fong, koniecznie grup, jest rewelacyjny. Dominicja jest bardzo fajna, możesz ją robić. Pani Jeziora jest świetna, rób. Atomosem teraz gram i powiem wam, że jestem zaskoczony. Uważałem go za kiepskiego strasznie, ale się sprawdza. Więc jest super. Dalej, Lianę koniecznie musisz wymaksować. Malosiego tak samo dokończ. Magni, Posejdon. Sartana w kostiumie także świetna. Vela. Masz masę bardzo dobrych postaci. Masę. Ale jeszcze wróćmy do tej obronnej. Masz trochę roztrzepane tutaj te postacie, więc mi ciężko. Ale tak, Telluria na froncie. Obok powiedzmy Posejdon i Magni, a skrajnie by się przydał w takim razie czerwony i Posejdon i Magni i fioletowy, czyli mógłbyś skrajnie dać Sartanę w kostiumie. Mam nadzieję, że ją w miarę szybko skończysz. I dodatkowo do tego walnąć może Lianę nawet też w kostiumie. Albo bez kostiumu, bo ona jest równie mocna. To już musisz zdecydować. Albo Malosiego ewentualnie. To są takie postacie, w które ja bym poszedł. Mam nadzieję, że masz podobnie zrobioną u siebie tę postać. Dobra. Witam, potrzebuję pomocy w ustawieniu drużyny obronnej, również groszeczek. Również jakich najlepiej używać postaci do atakowania Tytana, by osiągnąć duże wyniki i które postaci robią w pierwszej kolejności. Dziękuję, pozdrawiam. Taka tutaj uwaga od was była, z którą ja się muszę zgodzić. W jakimś jednym mailu albo pod którymś filmem ktoś mi napisał, że no skoro nie omawiam ludzi, którzy zamazują albo nazwę sojuszu, albo zamazują swojego nika w grze, to dlaczego omawiam ludzi, którzy w ogóle nie wysyłają profilowego? I muszę przyznać, że była to bardzo słuszna i celna uwaga, no bo jeżeli nie wysyłają... To sorry, tym bardziej, że za każdym razem mówię, że musi być wysłane profilowe. Nie ma profilowego groszeczek, więc niestety nie popracujemy ze sobą. Przykro mi bardzo. Następnym razem wyślij profilowe. Przechodzimy dalej. Aktorski, samopomoc. Drogi doktorze Dragonie. Gdy zaczynałem grać w Empires, nie znałem twojego kanału, byłem początkującym graczem. Fajnie? Dla takich ten kanał jest zrobiony. Przepalałem bohaterów trzygwiazdkowych, przez to mam ich bardzo mało. Och, to niedobrze. Ulepszałem bohaterów dwugwiazdkowych, teraz tego żałują. Mhm. Powiedz mi, czy opłaca się dawać na trzeci talent? Talent trzygwiazdkowego Ranfelda. Mam 75 symboli wszystkich rodzajów. Powiedz, które budynki mam ulepszać jako pierwsze. Dziękuję za pomoc. Tutaj też nie ma dosłanego profilowego, ale jest inna sytuacja, bo tutaj nie wymaga omawianie bohaterów, tylko omawianie wioski, więc jakby poruszę ten temat. Profilowe jest mi potrzebne do omawiania waszych drużyn obronnych, atakujących i wszystkiego, co związanego z wojną. Natomiast jak ktoś mnie prosi o wioskę, to nie jest mi to potrzebne. I teraz tak, niedobrze, że przepalałeś trzy gwiazdkowych bohaterów, niedobrze, że ulepszałeś dwójki. Skup się w tej chwili na trójkach, bo na pewno ich trochę masz. Czy opłaca się na trzeci talent dawać Ranfelda? Wiesz co, jeżeli nim często grasz, to tak. Pamiętaj, talenty zawsze można zresetować. Ja resetów u siebie w tej chwili mam chyba z 15 darmowych, jak nie, to zawsze można to zrobić diaksami. Więc jeżeli wpadnie ci lepsza postać na te talenty, to zdecydowanie możesz sobie wtedy zmienić tę postać na lepszą, tak? Te talenty przerzucić do lepszej postaci, one nie przepadają. Tam chyba 5 czy 10% przepada, jak diaksami to robisz. Jak dajesz ten symbol resetu czerwony, taki z takim... To wtedy ci żaden talent nie przepada. Więc jeżeli grasz w tej chwili dużo Ranfeldem, to jak najbardziej daj na talenty, po co się mają marnować? No chyba, że masz mało mięsa i żelaza i potrzebujesz na inne budowle, no to wtedy nie dawaj, bo to też, pamiętaj, zabiera trochę mięsa i żelaza, tak? Więc to jest ten minus. Które budynki mam ulepszać jako pierwsze? Wiesz co? Uważam, że... O, masz fioletową skrzynkę, mam nadzieję, że ci wypadło coś fajnego. Zawsze w pierwszej kolejności róbcie nie magazyny. W pierwszej kolejności róbcie produkcję żelaza i produkcję mięsa. Ty, widzę, produkcję mięsa, wiatraki masz nieporobione na maksa. I nie widzę tutaj... Kopalnie masz zrobione na 10 level, okej.
to wtedy pamiętaj, że możesz polecieć do góry z zamkiem i wtedy będziesz mógł wejść powyżej tego 10 levelu jeszcze, nie? Ale to chyba od 20 levelu zamku, jeżeli się nie mylę, więc pilnuj, żeby cały czas zamek był możliwie wysoko. W drugiej kolejności właśnie mięso i żelazo, czyli to, co potrzebujesz. Jeżeli będziesz dobrze rozprowadzał tą budowę, to nie będziesz miał takiej chwili, żebyś miał przestój z żelazem. Bo to żelazo będzie cały czas potrzebne do budowy. Raczej ci go będzie brakowało, niż będziesz miał go na maksa. Magazyny robisz wtedy, kiedy wiesz, że do następnego rozwoju zamku będziesz, fortecy, będziesz potrzebował więcej mięsa, więcej żelaza niż możesz sobie pomieścić, tak? No to wtedy rozwijasz magazyny, ale wcześniej nie ma co tego robić, a ty masz ponad stan, moim zdaniem, rozwinięte magazyny, a produkcja gdzieś tam stoi, więc takie jest moje zdanie na ten temat. No i oczywiście w dalszej kolejności oczywiście lecisz z koszarami, no bo tam też będziesz miał robotę, nie? Dobra, następny, Krzysztof. Ojcik. Na wstępie z ciekawością oglądam twój kanał i mam pytania. Na wstępie serdecznie ci dziękuję. Jakie sugestie co do drużyny obronnej? Okej. Okay. Jakie sugestie co do drużyny atakującej? To już dzisiaj mówiłem dwa razy na temat drużyny atakującej. Powtórzę po raz trzeci. Drużynę atakującą dostosowujemy do tego, którego atakujemy, więc za każdym razem inna. Którą w kolejności kartę robić? Aktualnie skupiłem się na Justice, ale może jakiś inny typ. Justice, fajna karta. Dobra, zobaczmy ciebie. Thor z sojuszu 30+.pl. 69 tysięcy na tytku, 9 smok, trofeów bardzo mało, aha, ale zbijasz siła drużyny obronnej 7,75, więc widzę, że zbijasz puchary. Nie zbijaj pucharów poniżej 2,300 moim zdaniem, no nie wiem, zaraz zobaczymy, co ty tam masz, 41 level. Twoja obronna wygląda tak, Chao na froncie, obok Kedmon i Colen, skrajnie śmiały Kieł i Sabina i zdjęcie jakiegoś maleństwa tutaj widzę, chyba z mamą. Nie wiem, czy bardziej atakujesz Sabiną, czy tym maleństwem z mamą. Rzucasz tym dzieckiem na pożarcie, na moc posępnego czerepu. Kto pamięta na moc posępnego czerepu? Pamiętacie, co to była za bajka? Starsi pamiętają. Na moc posępnego czerepu. Możecie napisać, jak pamiętacie. Nie podoba mi się ta drużyna obronna, tak nadmienię, chociażby dlatego, że masz dwóch czerwonych koło siebie i masz dwóch lekarzy, a to jest passe. Francuskiego takie słowo. Obronna chciałeś prosić i co ulepszać w pierwszej kolejności? Dobrze, przelećmy twoje karty. Jonik tu widzę jest. Tu pod ok. Jona zdecydowanie pewnie czekasz na strzałki, więc rób. El Canada też możesz zrobić, przepraszam. Lekko mi się pół ziewnęło prawie, że. Scarlet, super. Gormek, fajnie. Chcę wam ci powiedzieć, jak tu masz tu wszystko polepszane. Danzaburo, Boże, po co ty go robiłeś, tego Danzaburo? No ale zrobiony, nie ma co. Na przemiał w wolnej chwili. Znacie moją opinię. Lena możesz robić. Kadilen jak najbardziej, ale tu widzę, że brakuje ci ewidentnie artefaktów. Melendor tak samo. Ty stoisz ze względu na artefakty. To tak, no to rób Justice w tej chwili, no pewnie. Jeżeli uda ci się ją podciągnąć, a jak pod 3,70 to już w ogóle super. Oczywiście Vampira dokończ. Bo wjechałeś, widzę, w górę Bjornów masz zrobionych, fajnie. No tu niewiele masz, nie masz rozgrzebanych postaci, masz wszystko podokończane, to co ja ci mam powiedzieć, co robić? Kedmona możesz zrobić. Kagana w wolnej chwili na 3,70, myślę, że powinieneś coś dostać lepszego potem, ale to już jak już wszystko porobisz. Jak ja bym ustawił twoją obronną? Nie wiem, czemu Chao u ciebie jest na froncie. No ale może to nie być taki głupi pomysł z kolei z tym Chao. Słuchajcie, no towarzyszu, na fronta albo Chao, albo Scarlet. Albo Gormek. Cholera, nie mam tych postaci tak na talentach, nie wiem za bardzo ile one mają. Co ja ci mam poradzić tutaj, no? Dajcie chwilę, to się zastanowię. Wiesz co, daj na fronta, może, ja się ostatnio naciąłem na Scarlet, ja mówię na podstawie zawsze swojego doświadczenia, daj na froncie Scarlet, bo jak ona odpali, to obniża atak i wtedy ciężko ją zawalić. Ostatnio Scarlet mnie czwórka, popłynąłem na takim zespole, byłem mocno zaskoczony, popłynąłem albo prawie popłynąłem, no nie wiem, ale miałem na pewno dużo mocniejszy zespół niż ten, który mnie atakował, a mimo wszystko jakoś szału nie było, namęczyłem się. Czyli tak, daj na fronta Scarlet, chociaż może to też być Gormek, możesz pokombinować, obok daj Chao i Kedmona. A skrajnie daj
Nawet Jona możesz na 3,70 wsadzić. Poczekaj i... Jona... Cholera. Tak, dałeś mi te karty, ja nie wiem, czy one się u siebie podwajają, bo jest w jednym miejscu, w innym, w drugim miejscu. I Gormka. No będziesz miał podwojone, ale to nie szkodzi. Masz mało atakujących. Najlepsze twoje postacie. Kedmon, Scarlet, Gormek to są 3. Jon to jest 4. No widzisz, tu brakuje ci, widzisz. W niebieskim nie mamy czego dać, bo Gunara nie damy. Czyli niebieskiego w ogóle nie użyjemy. Bo nie masz nic niebieskiego. I zielonego Kedmona możemy dać, a fioletowego też nie mamy nic w ataku w fiolecie, nie? Czyli masz dwa kolory wyjęte. Fiolet masz wyjęty i masz wyjęty, nawet nie masz co do roboty tak naprawdę. Masz wyjęty fiolet i Sabinę. Jeżeli chcesz, to możesz tak, od lewej dać, to jeszcze inaczej pójdźmy. Scarlet na froncie, to jest pierwsza wersja, Scarlet na froncie. Obok Kedmon. Scarlet na froncie, obok Kedmon i Chao. I skrajnie Gormek i Sabina. W drugiej wersji możesz tą Sabinę zamienić z kimś innym atakującym, ale nawet nie mam pomysłu z kim. W drugiej wersji może być też Scarlet na froncie, obok Chao na przykład i kto? Już się pogubiłem, czekaj, Scarlet na froncie, obok Kedmon dokładnie i Chao i skrajnie na przykład też właśnie Gormek i na przykład Jon. Tu będziesz miał podwojone dwa kolory, ale no przy tym twoim układzie tak trzeba zrobić, no nic innego nie wymyślimy, no. Jak mówię Scarlet na froncie, to pokombinuj też, żeby dać potem zamiennie zamiast Scarlet dać Gormka, bo może Gormek się lepiej spisze na froncie. No musisz zobaczyć, ja nie mam przed sobą ich statystyk, więc nie wiem. Halina. Halina. Co pisze mi Halina? Witaj, z tej strony Michał. Wy mnie rozwalacie, ja nie wiem nigdy z kim rozmawiam. Cześć Michale. Mam pytanko, czy można zmienić konto Google, do którego przypisana jest gra? A co do pomocy z moim kontem, to mam 3 sprawy. Uśmiecham się pod nosem. Wybaczcie, ale będę wam zwracał uwagę, jeżeli będziecie robić takie byki. Konto, drogi Michale, to masz w trójkącie, a właściwie nie konto, tylko kąt. Kąt jest w trójkącie. Albo w kącie możesz mieć rzucone brudne skarpety i majtasy. Natomiast w grze mamy konto przez ON, więc porozmawiam na temat twojego konta. Czy można zmienić konto? Tak, można zmienić, aczkolwiek jest to dosyć trudne. Nie zrobisz tego automatycznie, nie zrobisz tego sam, dlatego że chyba jest to zrobione w taki sposób, żeby nie było możliwości zmieniania, sprzedawania kont właśnie. Jakbyś sobie założył na początek osobne konto na grę i potem sprzedawał razem z kontem e-mailowym, no to spoko, jeżeli tego nie zrobiłeś, masz na swoim koncie, to musisz napisać do supportu. Z jakiego powodu chcesz to konto zmienić, dlaczego, wysłać uzasadnienie. Jeśli to zrobisz, to powinno być w miarę spoko. Czyli, znaczy wiem, że takie sytuacje się zdarzają, że można to zrobić. Oni tam mogą wysłać dodatkowe pytania, cię o coś poprosić, ale można to zrobić. Nie jest to prosta procedura, ale jest do wykonania jak najbardziej. Jak ułożyć w miarę mocną, obronną, z tego co mam za chwilę zobaczymy, co w pierwszej kolejności ulepszać, aby wzmocnić obronną, to zaraz zobaczymy, jakim składem bić na wojnie, aby to było jak najbardziej efektywne, bije kolorem. Na wojnie, kurczę, no robisz 6 kolorów na wojnie, obejrzyj film o wojnach, mój, to się wszystkiego dowie. Więc zostały nam dwa pytania, co w pierwszej kolejności ulepszać? Dobra, co w pierwszej kolejności ulepszać? I teraz tak, zobaczymy twój profil, Mikeshon z Odzyskanego Raju. 108 tysięcy, wow, i 55 level. No to dosyć wysoko. Jak na twoje konto. Biały królik, najpotężniejszy bohater. Co robić w pierwszym? Już nie będę się więcej podśmiechujkowywał. Wybacz. Jakie masz postacie? Kageburado, Jabberwock, Freya, człowieku, Alfrike. Ale petardy. Tu możesz Sartanę zrobić co najwyżej z fioletów, bo jest świetna. Amenona beznadziejna. Quintusa możesz sobie zostawić. W żółtym kolorze tu masz Ginevra, Malosi, Vivica i on też bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Do ataku możesz ewentualnie drugiego Malosiego sobie zrobić. W niebieskim, ale masz, nie no, masz świetne konto. Richard możesz taki sobie, ale Rafael, Miki, Bosco.
i sarnia możesz zrobić ją. Jeżeli masz dużo lunet, to możesz zrobić. Pamiętaj jednak, że ona ma słabą obronę i szybko ginie. Ona tu powinna być na talentach i to obronnych. W zielonych masz Lady Lock, Lianę, Tamrata na wysokim talentach. Bardzo ładnie to u ciebie wygląda. Almur, zdecydowanie Almura na tytany rób, tak? To co mówiłem już też w dzisiejszym programie, gdyż osłabia od zielonego i zielonym 4+1 polecisz elegancko. I czerwony, Elena, Śmiały Kieł, Anzok, Azlara dokończ oczywiście, jak już zacząłeś. Nor możesz sobie odpuścić, póki jej nie polepszą. Ares tak samo, średni. Nie, masz świetne postacie. I właściwie wszystkie masz pokończone. Nie wiem, jaką masz obronną, więc znowu ciężko mi powiedzieć na temat twojej obronnej, ale tak, czy masz typowego tanka? Holender nie widziałem, wbrew pozorom, wbrew tak dobremu kontu. A tu jeszcze Biały Królik jest rewelacyjny. Nie masz typowego tanka. A przynajmniej ja go nie widzę. Jeszcze spoglądnę w zielone. Wiesz co? Nie powiem ci, jak masz ustawić. To jest pierwszy raz, kiedy nie wiem, jak masz ustawić, bo jakbyś mi dał swoją obronną, to bym wiedział. Masz za dużo postaci, których ja nie mam. Znaczy siła drużyny 4400 i trofea 2600 świadczą o tym, że masz ustawioną dobrze drużynę obronną. Jeżeli trzymasz się na takich pucharach 2500, 2600, to w ogóle tego nie zmieniaj. Masz ustawioną dobrą. Masz za dużo postaci, wiesz, w sensie takich, no Kageburado i Jabberwock nie są na Ifreya, to w ogóle ja bym dał 3 do obrony i nawet bym się nie zastanawiał, ale no nie można dać 3, tak? Fiolet masz rewelacyjny, ale żaden z nich nie jest tankiem. Nie wiem, czy na przykład Biały Królik jest dobrym tankiem, bo też go nie mam i nawet nie pamiętam jego umiejętności. No, Ginevra jest rewelacyjnym tankiem, więc tutaj mógłbyś dać Ginevrę. Jeżeli dałbyś Ginevrę na tanka, to hipotetyzuję w tej chwili oczywiście. Mocno. To obok z niebieskiego byś mógł dać, to no niebieski nie jest rewelacyjny, ale mógłbyś dać ewentualnie Mikiego. A z zielonych co byś mógł dać? Z zielonych mógłbyś użyć Lianę w obronnej i z fioletowych mógłbyś użyć Kageburado Jabberwocka, albo Freya Jabberwocka, albo Freya i Kageburado. Mega fajne postacie, nie wszystkie mam, więc nie o wszystkich mogę powiedzieć. Ale tak trzymaj, jest mega. Dobra. Grzegorz, ja nie pamiętam, czy już Grzegorza nie omawiałem. Wydawało mi się, że był, ale jeszcze raz. Witam, wysyłam ci moje postacie. Powiedz mi, co byś robił na moim miejscu w pierwszej kolejności. Czy zmieniłbyś coś obronnej? Grzegorz, Galaxis. Właściwie Galaxy z dolarkami. 51 level, 96 na super, 96 na tanku, na tytanie. Świetnie. Łowcy tytanów i Trójmiasto. Łowcy tytanów, Trójmiasto. Dobra. Ursena. Wow. Już mamy tanka. A, ty dałeś sobie Tellurię na tanka. Telluria. Nie mam pytań. Idealna drużyna obronna, na którą ja w ogóle nie chciałbym się porywać. Tyle ci odpowiem na ten temat, Grzegorzu. Jest po prostu petarda, no. Więc nawet ci chyba nic nie powiem. W pierwszej kolejności zmienić coś w kolorze. Widzę. Co byś robił na moim miejscu? To ci mogę powiedzieć, co bym robił na twoim miejscu. Na twoim miejscu leżałbym krzyżem w kościele przez tydzień. Tak, człowieku? Tak, żeby było widać ręce. O, mikrofon się aż przesunął z wrażenia. I dziękował za to, co masz. Ewentualnie wysłał przelew twórcom gry. Albo mnie. Bo masz świetne postacie. Zmieniłbym. Coś bym zmienił. Zostawiłbym Tellurię na środku. Spojrzenie teraz w twoje postacie. Kurde, ale masz... To jest właśnie takie konto, które powoduje, że jest za dużo fajnych postaci. Uwielbiam Nate. Chcieć mieć... w swojej drużynie, nie uwielbiam Nate'u przeciwnika. I to samo się tyczy Gazeli. Daj koniecznie Gazelę do obronnej. I postaw ją koło tanka. Albo zamiast Siewcy, albo zamiast Veli. Chociaż jedna i druga karta jest rewelacyjna, ale sprawdziłbym. Dlaczego obok? Bo ona powinna odpalić jak najszybciej. Dlatego nie dawałbym jej na skraj. Wiesz? Więc wtedy Velę mógłbyś przerzucić skrajnie. Bo tym bardziej, że Vela została teraz trochę znerfiona, ona jest trochę słabsza. Więc spróbuj Velę dać zamiast Nate, a wrzucić w miejsce Veli właśnie tą tańczącą gazelę. Ona jest świetna. No po prostu boska jest. Jejku, ale ty masz postaci genialne. Wkurzają mnie takie konta. 51 level, a ja po prostu do dzisiaj nie mam takich postaci. Ursenę bardzo bym chciał. Nate bardzo bym chciał. Siewce Zagłady bardzo bym chciał. Strażnika bardzo bym chciał. Gazelę Strażnika bardzo bym chciał. Panterę Strażnika też bym chciał. Pani Jeziora też bym chciał. Lecimy dalej, co jeszcze bym tutaj tak na szybko chciał? Śnieżkę oczywiście bym chciał, Kingstona bym chciał. Chciałbym po prostu kopnąć cię w dupę.
z zazdrości. Ale pamiętajcie, ja zawsze powtarzam, zazdrość nie jest zła. Zawiść jest zła, ale zazdrość nie. Zazdrość jest dobra. Mnie zazdrość, jeżeli ja mojemu kumplowi zazdroszczę Porsche, to powoduje ni mniej, ni więcej tylko to, żeby samemu chcieć sobie takie Porsche sprawić, tak? Czyli jakby zmusza mnie do bardziej wytężonej pracy. Tak przynajmniej na mnie działa zazdrość. Natomiast co innego, jakbym chciał, żebym się tym Porsche rozjebał, no to wtedy byłaby już trochę zawiść, a nie zazdrość, tak? Także nie mylcie tych pojęć, ja zazdroszczę w sensie pozytywnym tobie. Co trzeba robić? Dezerę strażnika, jakbyś wtedy dawał, no to rzucę ją na talenty, chociaż masz na talentach Wele i to są te same talenty. Leonidas może iść, może nie. Vivica, dobry lekarz na wojny. Pani Jeziora zdecydowanie, ale masz ją na maksie. Mariankę możesz spokojnie pociągnąć na maksa i Dominicję tak samo, bo to do tych ataków 4-1 plus się przyda. Kingston jest rewelacyjny, a już widzę Marianę, no masz zrobioną, to niekoniecznie. Śnieżkę koniecznie zrób. Mitsuko koniecznie zrób. Rafaelle możesz zrobić. Clarisse, jak nie będziesz miał innego fioleta, to możesz robić. Jeżeli będziesz miał, to odpuszczaj. Ariel chciałbym mieć, jest świetna, rób na maksa. Malosi jest świetny, rób na maksa, jest świetny w ataku. Jean-François, jeżeli nie będziesz miał innych czerwonych, to rób. Chociaż on, pamiętaj, jest dobry w ataku, ale w obronie już nie za bardzo. Masz drugiego Kingstona, świetnie. Króla Artura, jak nie będziesz miał innych niebieskich, to możesz zrobić, chociaż masz najpierw Śnieżkę bym robił, a potem Króla Artura, ale też jest świetny. Almura masz zrobionego. Sartanę, jak już mówiłem, w fioletach możesz zrobić. Drugą Ariel masz. Czekaj, czy ja czegoś... Czy dobrze widziałem? Tak, aha, bo tamta stoi na 3,70, bo się zastanawiałem, czy my tą masz rozgrzebaną. Możesz zrobić, zdecydowanie przyda się tobie na wojny. Druga Ariel. Nor możesz sobie odpuścić. Inari, ponieważ masz do robienia Malosich, to możesz sobie odpuścić. Delilę na wojny możesz sobie potem z czasem zrobić, ale zacznij Malosich najpierw atakujących. Lekarzy takich jak Sabina Rigard w ogóle nie mówię, bo to wiadomo, że na wojny to się sprawuje. Elkanena, Kadilen, najpierw te inne postacie, wiesz? One są ważniejsze i widzę, że takie robisz. I tutaj tą całą resztę to już w dalszej kolejności, jak porobisz tamte. Patrzę, czy tu jeszcze jakiś rodzynek się nam schował, ale widzę, że nie. Ty się świetnie orientujesz w grze, bo wszystko, co powinieneś zacząć robić, to masz zaczęte. Tu ewentualnie śmiały kieł, tym bardziej, że masz go w kostiumie, on też jest dosyć mocną postacią jako lekarz, zwłaszcza w kostiumie, do zrobienia. Dobra. I to by było na tyle. Omówiliśmy w prawie, że godzinę 13 osób, więc idziemy na rekord. Ja omawiam coraz szybciej, coraz więcej osób. Słuchajcie, wybaczcie mi, ale trochę zaniedbałem, jak już mówiłem na początku, trochę zaniedbałem robienie tej samopomocy, się przyznaję, ale ona zajmuje piekielnie, jeszcze raz powtórzę, chyba mówiłem na początku, zajmuje ona piekielnie dużo czasu i moje obowiązki aktualne nie do końca pozwalają mi się tak dużo tym wszystkim zajmować, zwłaszcza, że gdzieś tam parę innych tematów równolegle prowadzę, więc robię teraz dwa odcinki dzisiaj. Mam nadzieję, że obydwa wypuszczę w tym tygodniu. Jeden wypuszczę już jutro, właściwie dzisiaj w sobotę. Teraz właśnie go wypuściłem, ten jeden, właśnie go oglądacie. Ja patrzcie, jak to jest. Ja mówię, że wypuszczę, a wy już go oglądacie. Cuda! Postaram się robić więcej, ale nic nie obiecuję. Wszystko zależy od tego, jak tu finansowo będzie się wszystko spinało. Zobaczymy. Dziękuję wam serdecznie za wszystkie zrzutki. Na tych zrzutkach ci ludzie, którzy mi pomagają, się wyświetlają na bieżąco. Widzieliście to parę razy w czasie filmu, także jestem wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za pomoc. Jeżeli chcecie mi pomóc, oczywiście to się nie krępujcie. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, cześć.